cześć Zemskich, bardzo serdecznie, z tej strony Legion, a to jest następny odcinek z serii Zagrałem w Diablo 2 Median XL mod o rozszerzeniu Ultimative. I cóż, wracamy w tym odcinku do naszych przygód nekromantą. Mamy w tym momencie 18 poziom doświadczenia. W ostatnim odcinku weszliśmy sobie do klasztoru, oczyściliśmy tam mniej więcej kilka pomieszczeń. No i napotkaliśmy na pewien problem. Otóż mamy 18 poziom doświadczenia, no i na 18 poziomie doświadczenia wziąłem skill, który pozwala na przyzwanie króla szkieletów, Whale Kinga. I on ma coś takiego, że jeżeli zostanie zabity, kiedy zabity, przechodzi na złą stronę mocy. Coś takiego, nie? I walczy przeciwko nam. Otóż, teraz podczas użycia tego skilla, jeżeli ja go przywołam, to muszę doprowadzić, nie mogę doprowadzić do sytuacji, że on zginie, albo ja zginę, tak? Bo jeżeli ja zginę, to i on zginie, wtedy się robi zły. Muszę patrzeć na jego życie, jeżeli jego życie będzie słabe, to muszę koniecznie przyzywać nowego. Przywoływałem sobie tego Whale Kinga i nie możemy doprowadzić do sytuacji, że on po prostu zginie. Także wracamy do naszego monastyru, proszę państwa. Jako, że już mamy mapkę odkrytą, udajemy się po prostu tutaj na samą górę. Wracamy tu do baraków, czyli do koszar, gdzie po prostu będziemy szukać z powrotem naszego kowala. No, jako że mówię, w ostatnim odcinku już go znaleźliśmy, ale niestety sytuacja doprowadziła do tego, że byłem zmuszony grę po prostu zrestartować. W sumie co, ktoś się zobaczcie ten... Dlaczego on cały czas mi mówi do zobaczenia? Nie wiem, coś tam myślałem, że on cały czas gada mi do zobaczenia cały czas. No what the fuck, no dlaczego do zobaczenia się ze mną żegna? Ja nie ogarnę tego tematu. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Tutaj teoretycznie, zobaczcie, już mam... Ten szkielet mi po prostu tworzy armię cały czas. Ja tylko tu chodzę i on to praktycznie wszystko rozpierdziela sam. Że ja tutaj nie muszę o nic się martwić, ja tylko stawiam ewentualnie do dewy i dorabiam sobie stworów. No i tutaj wchodźcie, moje sforki kochane. Zaraz tutaj mam, przywołam, mam kilka tutaj. Dobra, zobaczcie, ile tego jest, demet. On, ten szkielet, kurde, na jego mać, no. Do widzenia. No, przestań mi gadać. Ty się uwziął i cały czas do zobaczenia. Nie chcę się z tobą żegnać, chcę z tobą grać dalej. Słuchajcie, wchodzimy tutaj, drodzy państwo, wchodzimy. O, i on mi tutaj stwarza w ogóle bardzo fajną armię. Ja tylko do tutaj... Jestem przeciążony. Dlaczego do zobaczenia? No. Dobra, postaram się tego to ignorować. No i słuchajcie, no dopóki ten szkielet żyje, jest po mojej... jest po mojej stronie, ja się go nie obawiam, dopóki muszę patrzeć na jego życie. O, już jego życie troszeczkę spadło, dlatego... dlatego tutaj, jak wolę... Trzymasz go przy życiu przez cały czas. No i oczywiście tutaj sprzedajemy te wszystkie rzeczy, które nam wpadły, że się dropią rzeczy nie dla mojej klasy, nie wiem jak, no ale dobra, tak skonstruowany mod, nie narzekam. Niech pozostanie właśnie w tym samym ustawieniu, jakim jest teraz. No i cóż, no wracamy się tam, ja tu tylko sprzedaję rzeczy ogólnie, jakaś runa, jakieś totemiki, no i tutaj będziemy się, udajemy się tam w dół, tam. No i co, no tutaj nam widać, że ten szkielet, o, tutaj ja sobie przejdę. Dobra. Dobrze, nasz szkielet sobie żyje. Dobrze. Do zobaczenia. Zobaczcie, on przybył jakąś walkirię. Nie, to jest moja, zobaczcie, moja Divot. Ja właśnie zapomniałem powiedzieć, że ja w ogóle podczas tego przerwy między nagraniem kupiłem sobie od tej najemniczki. Kupiłem sobie te. Kupiłem sobie, no, najemniczkę. Słuchajcie, no i tutaj, o, bardzo elegancko tutaj. Dobra, mój Whale King sobie daje radę. Ja w ogóle na razie wolę zaczekać.
Dobra, tu mam jakąś runę, elegancja, Francja. Tutaj w ogóle robi się nam taka armia, że dajcie spokój. No i zbieramy sobie rzeczy, słuchajcie. No zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Ten szkielet w ogóle ten... Dobra, co przywołamy sobie, damy sobie też może więcej tego życia. Nowy skill. Dodamy sobie, żeby był jeszcze silniejszy. Wzmocnimy go. A co? Dobrze, dobrze. Świetnie. No, sytuacja jest na razie bardzo dobra. Dobra. I teraz tak, no, no tutaj musimy... Dobra, sytuacja nam pozwala. Ja cały czas tą piątkę mam naszykowaną. Słuchajcie, ja tutaj tylko przywołuję stwory. No i dobra, dał radę nasz szkielecik. Nie dał się tak łatwo zabić. No i ja tu tylko mówię, tylko mam za zadanie patrzeć, żeby mój szkielet nie zginął. Jest, słuchajcie, już taki ładny fioletowy. Ja tylko muszę tutaj... Moja... Bo jeżeli mój ten szkielet zginie, to jest po prostu cała kupa. Dobra, dostaliśmy w ogóle ten już młotek. Warto by było się już tam wrócić. No i tutaj do ten młotek Chelsea zwrócić. Jak tutaj mamy zwróć? Wielkie dzięki. No dobrze, no wielkie dzięki. Świetnie, Chelsea może tutaj ten przedmiot magicznymi zdolnościami dać. Tylko teraz jestem bardzo ciekawy, czy ja mogę jej dać przedmiot niebieski. Nie mogę. No dobra. Nie mogę jej dać przedmiotu niebieskiego, no to może tutaj mamy jakąś zbroję, to ja tutaj do zbroi coś włożę na razie, byle co, tak żeby... Jeden bonus denki, a co, niech będzie. Chciałbym może jakąś broń, powiedzmy, że wezmę kosę. Tak, wezmę sobie kosę. I ciekawe, to jest superior albo z soketem, no i teraz jestem bardzo ciekawy, czy... kupię. Zobaczymy, czy ta kosa... Nie mogę, no i widzicie, straciłem pieniądze, kurde. Dobra, nieważne. Tu mogę sprzedać, 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 tu mogę sprzedać. O, tego, to bym bardzo chciał sprzedać. Tak, to sprzedam. Słuchajcie, to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam. Tu mam tyle tych rund, że dajcie spokój. No i dobrze, zostawię sobie na razie tą opcję. Za zaczarowania przedmiotu u niej. Niech ona sobie będzie, ona mi nie ucieknie. No i dobrze, Dekardzie Kane, dałeś nam ostatnie zadanie. Tutaj dobrze, niech ten quest się zostanie. Ja tutaj nie będę nalegał. Jak widzicie, moja armia już jest dość spora. Ja sobie to ustawię F1, duszek F1, F2, F3, F4. I ja będę sobie... Dobra, tu będą moje duszki. To będzie mój duszek, a to będzie mój król. Po prostu ja będę sobie operował F-kami, żeby w miarę szybko tutaj patrzeć na moje stworki i je odpowiednio wskrzeszać. Ach, powolna tortura głodowania. Aha, jeszcze zapomniałem o F5, niech będzie moim totemem. Tak, F5 będzie moim totemem. No i tutaj ja tylko patrzę na życie mojego króla. Tutaj ewentualnie sobie do podejdę, ale raczej już z moim królem nie jest to jakoś tam mega wymagane. Ojej, nie chciałem go przywołać z powrotem, ale zawsze lepiej, warto. Tutaj w ogóle Gdemet wszystko lata, nie wiem co tu się dzieje, no i do zobaczenia. Kurde, wciskam jakiś guzik, który po prostu powoduje to, że... on mówi do zobaczenia. No dobra, no zobaczcie, no ogólnie to fajnie schodzi. Fajnie już ten nekromanta się jakoś rozwija, bo... Nie, kurde, nas nie sprzedałem. O, zobaczcie, jakie fajne tu rzeczy robią. No już powoli tutaj będzie można się zadomawiać, w sensie... Dobra, ja tu mam wszystko. Tu jest mój król, także... Dobra. Gdzie jest mój król? Mój król dostaje obrażenia. No, ja sobie po prostu tutaj wchodzę, drodzy państwo, i nie muszę się niczym przejmować. Kurde, wiesz co?
Coś jest zbugowane z tą babką na pewno. Coś tak, że on do niej gada. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cały czas. Nie wiem, dobra, nieważne. No, staram się tego nie słuchać za bardzo. Tylko tutaj patrzeć na moje potworki. No, jakoś to, powiem wam, wychodzi. Do zobaczenia. O, ona w ogóle jakieś używa umiejętności. Nie wiem jakich, ale dobra. Do zobaczenia. Słuchajcie, no nie wiem, no będę musiał tutaj popatrzeć. No cały czas mi pieprzy do zobaczenia. Jakiś Stelmar. Ojej, wybuch, wybuch. Słuchajcie, wybuch. Dobra. Dobra, no przedzierajcie się, słuchajcie. Beast Blade. Dobra, słuchajcie, ja tu się wrócę, ale może najpierw... Najpierw tutaj, niech oni sobie to wszystko porozwalają. No świetnie, no słuchajcie, jeżeli ten król już wejdzie w siłę... Wejdzie w siłę i nastwarza tych pełno stworków, to już jest naprawdę sytuacja bardzo, ale to bardzo elegancka. No oczywiście, no dla barbarzyńca, jak? Żeby to nie inaczej. 278, to teraz moją zbroję będzie pobić raczej ciężko, którą ja mam aktualnie. I wiecie co, ja to jednak sprzedam. To, dobra, żebym się nie pomylił tylko. 205 sztuk złota, no to coś tutaj jest rewelacyjnego, tylko taka fajna, kurde, taki fajny wygląd. I łuk jakiś, no nie wiem, no dobra, naprawiony jestem. Tutaj F5, F4, no nie wiem, no cały czas mi gada, zobaczymy. Słuchajcie, ja tą może typiarkę, kurde, odwołam. Da się ją jakoś odwołać? Tak. Hire, hire w najmi. Nie da się. Dobra, nevermind. Nieważne, wracamy tam. Tu mamy zbroję na żółty napis i tutaj jest pełno moich, słuchajcie, ziomków. Ja tu sobie przemierzam. O, mamy waypointa, bo jesteśmy jail. Jail czy jest więzienie? Nie, prison to jest więzienie, czyli jakoś ta lokacja musi się, słuchajcie, inaczej nazywać, niż jest to w oryginale. Dobra, no i tutaj, co tu się dzieje? No, nie wiem za bardzo. Mamy te niby... O, tu są jakieś kozły. Do zobaczenia. On to do niej gada, no jestem tego pewny. O, cały czas, jak tylko się od niej odsuwam, to on gada do zobaczenia. Demet, po co? Jestem sobie pełny. Dobra, jak tam mój król? Mój król się bardzo dobrze trzyma, słuchajcie. Jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Ale przydałyby mi się to temy. No dobra, no będę musiał tego... No dobra, ale... Tu są drzwi. No, wejdźcie, wejdźcie, niszczcie ich. Totemy mam. Czego mi brakuje? Duszka mi brakuje. No nawet, słuchajcie, mój ten się trzyma jakoś, ale ten Hunter był... no dobra, wracam już jeszcze raz, szybko sprzedać. Bo wolałbym jednak zbierać przedmioty, tylko dlatego, żeby mieć więcej złota. Bo czasami jednak to złoto się przydaje. Nigdy nie wiadomo, kiedy nastanie sytuacja, że będę w sytuacji podbramkowej, no i... Tego złota mi zabraknie. O, mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz, no ale brakuje mi troszeczkę siły. Poza tym to była słabsza rzecz od mojej, którą ja mam aktualnie. No nic, no ja praktycznie w ogóle nie piję miksturek. Bardzo mi się, mam bardzo fajnie tym nekromantą gra. Nie jest to jakaś taka, no... Postać, no dobrze, chyba dobrze ją wylewelowałem. O, i to zobaczę. Kurwa, mam bombę. Dobra, ale tutaj te totemki to sobie postawię. One są bardzo, powiem wam, pożyteczne. Bardzo mi się podobają. Do zobaczenia. Ale tutaj muszę... O, żeby oni mogli wejść. Bo oni, słuchajcie, ten król przywołuje mi jakieś... gule. Jakieś gule, które po prostu latają. One też widzę, mają już z Wrót Baldura tekstury. No i sobie dają radę bardzo ładnie. Niszczą wszystko tutaj. Chyba ten król dał naprawdę tego powera, bo on tutaj naprawdę robi dobrą robotę. No słuchajcie, no tutaj nie muszę praktycznie nic robić. Bardzo elegancko ten nekromanta się spisuje. Tylko ja tutaj muszę bardzo uważać na jego życie. Króla. Tak jak już wspomniałem, no w poprzednim odcinku dałem klapy. Naprawdę była kupa totalna, ponieważ no zabił mnie mój własny przywołaniec, co mi się troszeczkę nie podoba, tak, ale to już mniejsza z tym.
Ja powinienem może jakieś czary, jakieś klątwy rzucać, zamiast stać i patrzeć po prostu. No ale ja i tak tutaj mam już dużo do roboty, ponieważ no muszę naprawdę patrzeć. O, oberwał, warto by było już zrobić nowego. Inaczej się żartuję, będę stwarzał tutaj. Dobra. Słuchajcie, no rzeczywiście, powinienem wziąć jakąś różdżkę, która mnie po prostu będzie bufować, no te stworki, o ile się nie mylę. Niech mają wszystkie, słuchajcie, moje minionki są zbufowane przez te totemy. Jak? O, tu jest jakaś elita, no tutaj już będzie ciekawie. Mamy totemy, mamy wszystko. Dobra. Ja się staram, mówi, nie wchodzić im w paradę, bo nawet... nawet tutaj nie miałbym jak... O, dobra, mamy... Jak tam mój ekwipunek? No i znowu jestem, słuchajcie, przeciążony. Nie no, ale to wywalę. To też wywalę. Słuchajcie, no nie wiem, ja nie będę brał wszystkiego, bo po prostu będę latał do miasta. Jestem przeciążony. Jakieś same niebieskie przedmioty, no a tak czy tak zaraz będę musiał iść do miasta. Dobra, pójdziemy sobie tędy na dół. Czy stan moich potworków jest cały, cały, dobra? No dobra, tutaj mamy w ogóle... tak nie wiem, no... Myślę, że ten król robi całą robotę tutaj, niż te moje jakieś duszki, sruszki, coś, nie wiem co to nawet jest, jakieś, nie wiem, dziwne stworzenia. Dobra, jesteśmy na poziomie trzecim już, czyli dość sprawnie to, powiem, idzie. O, jest pułapka. O, dostałem. O, ja sobie tutaj stworzę, będę tworzył totemy. No, słuchaj, no i jest nieźle, naprawdę powiem, sytuacja jest bardzo opanowana. Żółty przedmiot ja będę brał. A to skutar, to. A jeszcze eteryczny, to wypierdzielam to. Nie jest mi to potrzebne. Do zobaczenia. No, duszek się. Duszek się tu troszeczkę. A, elita, elita, drodzy państwo, to trzeba uważać. No dobra, ale chodź, moi drogi królu. Zapraszam pana tu, gdzie się wszyscy biją. O, padł mi level. Bardzo dobrze. Zapraszam pana króla tutaj. O, sam zabiłem coś. Świetnie. Dobra, co to jest? Włócznia jakaś. Co to strzela? Co tu się dzieje w ogóle? Tak patrzę, patrzę. Tu, słuchajcie, są jakieś strzały. Dobra, spierdzielam stąd. Dobra. Słuchaj, nie, nie, nie! Kto to otworzył? Król otwiera, słuchajcie, bramę. No nieźle. Dobra, ale nie, 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 nie. Ja chcę wrócić sobie. Na razie szybko wrócimy. Zidentyfikujemy, co mamy. Sprzedamy to. Ja sobie dodam punkty. Ja bym chciał, bardzo chciał... dodać punkty sobie. Tak, dodamy tutaj do 65 i tu do 4. Żeby ładnie było jakoś to porozdawane. I co mogę teraz dodać? No, bardzo chciałbym... bufować dalej te stworki. No, bo one mi tu robią główny damage. Jako, że... będę się kierował właśnie tą ścieżką. Postanowię, że będę ulepszał możliwie najlepszego stworka, jakiego mogę ulepszyć. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest słabe rozwiązanie. Wydaje mi się, że jest no, najlepsze, jakie teraz mogę mieć. Słuchajcie, szkoda, że po prostu wypiję te miksturki, bo... Dobra, słuchajcie, no bo to jest jakaś... w ogóle... Wallride Viking na Unix Traps afterwards with a life. Cały czas to mam. Plus jeden challenge quest level, nie? Może w następnym akcie mi się coś odblokuje, coś nowego. No tymczasem, dobra, mam 18, zabrać 19 minut, możemy iść dalej. Chipet topas, dobrze. Cóż, no udajemy się tutaj, gdzie jest dużo tych przeciwników. To drogi. Jak oni sobie radzą? Oje. Dobra. Ja tutaj będę miał na królu jednak... Do zobaczenia. Pieczę. Do zobaczenia. Dobra. Padał już, ale na szczęście... O, zobaczcie, mogę stwarzać już dwie. No, radzą sobie. Tutaj ładna rozpięducha, powiem wam szczerze, się zrobiła.
Totemy mam, mam. Dobra, chodźcie tutaj, moi drodzy państwo. Uuu, już myślałem, że mi zginie. No nieźle, a to już ja tylko patrzę tak na dno górę, żeby mi tylko nie popadały stworki. Mój Jezu, jacyś knajci są, słuchajcie, z Diablo 1. Dobra, królu złoty, nie padaj, proszę cię, nie w tym momencie. Aż ci słuchaj, tam życie. Sobie swojego własnego ci stracił. Do zobaczenia. I feel too much. O, nieźle. Nieźle, słuchajcie, dzieje się. Dzieje się i zaraz będę musiał znowu iść do miasta. Król, dobra, nie padł mi. Zobaczcie, ile on tego natworzył. Przecież to jest, no to jest jakaś rzeź w ogóle. Nie zajmijcie się nim. Dobra, duszki tutaj sobie radzą. Ja się wolę trzymać z daleka. Do zobaczenia. No i radzą sobie, słuchajcie, no ja tu mało mówię, bo ja tu muszę się naprawdę skupiać, patrzeć na samą górę. Dobra, już walka ucichła. Walka ucichła, zobaczcie, ile tego jest. No to jest coś niesamowitego, co tutaj się naprawdę wydarzyło. Jakieś runy nie mogę podnieść. Jaka fajna zbroja. No oczywiście, na czarodziejki. Dlaczego? Dlaczego na czarodziejki mi robią rzeczy, słuchajcie? No to jest po prostu chamstwo. Ja gram nekromantą, ja żądam rzeczy dla nekromanty. Naprawdę nie ogarniam, co tu się dzieje, ale dobra, pomilczę. No i tu, no chujowa zbroja, dobra. Czy to jest może lepszy pierścień? Nie, nie jest lepszy. Dla druida. No jak? No dla druida. Tu nie w ogóle siły na to nie mam. Na to też nie mam siły. Tu mamy. To sobie nie zostawię. Będę musiał po malutku się przymierzać, żeby... może pieniądze schowam. Żeby już po prostu ze skrzynki brać te nadkruszone przed klejnoty. Tak, klejnoty. I je łączyć, bo słuchajcie, no... O, zrobimy sobie takie coś. Ho, ho, nie mogę? Chyba można było ostatnio, z tego co pamiętam. No to dobra, no nie wiem, muszę poczytać w takim razie, ile sztuk kamienia będę musiał dać, żeby po prostu ulepszyć. Tu mam jakieś orby, runy, pełno run mam, słuchajcie, będę musiał naprawdę... Ale te runy warto zbierać, naprawdę. Mi się wydaje, że... One w późniejszym etapie rozgrywki, no, przydadzą się, naprawdę się mogą przydać. Dobra, słuchajcie, no, popadały mi te stworki, co tutaj... A nie, nie popadały one po prostu. Dobra, postanowię sobie to wszystko zebrać. No i jeszcze raz się cofniemy, tak na szybkość. O, jaka bounta. O tej tarczy mówiłem parę odcinków temu, chyba nawet w poprzednim, że wydawało mi się, że mi dropnęła taka tarcza. O tej... Dokładnie o tej tarczy mi chodziło. Ale to moja ma 158 obrony, to raczej nie ma co tutaj w ogóle porównywać. Jakieś same dziadosa, słuchajcie, po 20, po 40, 18, 12, no ale moje są żółte, no mówię, że będę chciał... O, tu mamy w ogóle jakiś miecz. 37, 39, no jest lepszy od mojego, ale... No nie mam siły na razie, więc jeżeli już będę widział, już muszę powoli w tą siłę ładować. Dobra, ale już wracamy bez zbędnego gadania. Bez zbędnego gadania udajemy się tutaj do katakumb. Albo może nie, słuchajcie, to będzie już w następnym odcinku. Mam już 23 minuty, także jeżeli wam się podobał ten odcinek, zachęcam do oceny, do skomentowania, do subskrypcji kanału. W ogóle cieszę się, że wam się ta seria tak podoba. No, po poprzednich odcinkach widzę, że są jednak lajkujecie te filmy, czyli jednak chcecie oglądać przygody na mojego nekromanty. Mnie się też bardzo to podoba, ten styl gry, że tworzę sobie armię, ona wszystko rozpierdziela. Dobra, także cóż, no piękne dzięki jeszcze raz i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku z gry Diablo 2 Median XL mod o rozszerzeniu Ultimate. Do zobaczenia, cześć!